Wysoka Rado, Szanowni Państwo, otwieram 34. sesję Zwyczajną Rady Miejskiej w Olszycach. Serdecznie witam Państwa Radnych, Państwa Sołtysów, witam Pana Burmistrza wraz z pracownikami, kierowników jednostek organizacyjnych i referatów. Bardzo serdecznie witam wszystkich. Stwierdzam, że na ogólną liczbę 15 radnych obecnych jest 14, a więc sesja jest prawomocna do podejmowania uchwał. Przypominam, że obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Zapis ten stanowi integralną część protokołu. Do protokołu z poprzedniej sesji nie wpłynęły żadne uwagi, a więc uważam protokół z poprzedniej sesji za przyjęty. Przedstawię teraz porządek obrad, który Państwo wraz z materiałami otrzymali. A więc otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt drugi, przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. Punkt trzeci, przedstawienie porządku obrad. Punkt czwarty, sprawozdanie kierownika MGOPS z działalności ośrodka za 2020 rok oraz przedstawienie potrzeb na 2021. Punkt piąty, sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2020 rok oraz przedstawienie potrzeb związanych z realizacją zadań. Punkt szósty. Głosowanie nad projektem uchwały nr 214 w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie miasta i gminy Olszyce na lata 2021-2025. Punkt siódmy. Głosowanie nad projektem uchwały 215 w sprawie uchwalenia gminnego programu wspierania rodziny na terenie miasta i gminy Olszyce na lata 2021-2023. Punkt ósmy. Głosowanie nad projektem uchwały nr 216 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. Punkt dziewiąty. Głosowanie nad projektem uchwały nr 217 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonej w mieście Olszyce na okres powyżej 3 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia tej umowy. Punkt 10. Głosowanie nad projektem uchwały nr 218 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Olszyce Lubomierz. Punkt 11. Głosowanie nad projektem uchwały nr 219 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Stare Sioło. Punkt 12. Głosowanie nad projektem uchwały nr 220 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu niezabudowanego położonego w Uszkowcach na okres do 10 lat. Punkt 13. Głosowanie nad projektem uchwały nr 221 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta Olszyce przy ulicy Orzeszkowej. Punkt 14. Informacja burmistrza miasta i gminy spraw w okresie międzysesyjnym. Punkt 15. Sprawy różne. I punkt 16. Zakończenie obrad. Tak przedstawia się porządek dzisiejszych obrad. Czy ktoś z Państwa w temacie porządku obrad chciał zabrać głos? Pan Przewodniczący Komisji Budżetowej. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 24 został złożony wniosek o przełożenie rozpatrzenia projektu uchwały nr 221 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej na terenie miasta i gminy Olszyce przy ulicy Orzeszkowej. Ten wniosek był zaproponowany przełożenie na miesiąc kwiecień. Powodem tych zmian są wątpliwości co do dostępu do rowu melioracyjnego położonego obok tej działki, jak również sposobu zagospodarowania tej działki, dlatego komisje chcą się spotkać w terenie i obejrzeć tam te warunki. Dziękuję. Dlatego taki wniosek padł, żeby przełożyć. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze jakieś wnioski do porządku obrad? Jeśli nie ma, to przystąpimy do głosowania nad porządkiem obrad bez punktu dotyczącego na wniosek Komisji Budżetowo-Gospodarczej został wycofany. I bez punktu numer
13. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad w proponowanej zmianie? Proszę o podniesienie ręki i nacisnąć przycisk. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dobrze, to pan jest za? To proszę tam może pisać, a my... No to teraz w międzyczasie zostanie tam... Głosowało 14 radnych, 13 było za, jeden się wstrzymał, a więc porządek obrad został przyjęty. Drodzy Państwo, jeszcze taka informacja do porządku obrad. Wpłynął również projekt uchwały Klubu Radnych Razem dla Oleszyc w sprawie ustalenia składu komisji, ale w związku z tym po konsultacji z radcą prawnym niestety był niezgodny z wymogami prawno-formalnymi, w związku z tym nie wprowadzałem go w tej chwili do porządku obrad. A klub o tym został oczywiście poinformowany. Przystępujemy w związku z tym do realizacji dzisiejszego porządku obrad. I to jest punkt 4. Przedstawienie, sprawozdanie kierownika MGOPS z działalności ośrodka za 2020 rok oraz przedstawienie potrzeb na 2021 rok. Proszę bardzo, panią kierownik. Szanowni Państwo, przedstawię sprawozdanie z realizacji zadań Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleszycach za rok 2020 oraz potrzeby na rok 2021. Zadania Ośrodka Pomocy Społecznej określa statut oraz odpowiednie akty wykonawcze do ustaw. Ośrodek Pomocy Społecznej w 2020 roku realizował zadania w oparciu o obowiązujące akty prawne. Do zadań ośrodka należy przede wszystkim wspieranie rodziny do przezwyciężenia trudności, udzielanie pomocy w formie świadczenia rzeczowego i świadczenia pieniężnego, świadczeń rodzinnych, wychowawczych, funduszu alimentacyjnego i postępowania w sprawie dłużników alimentacyjnych. W 2020 roku zadania Ośrodka Pomocy Społecznej były realizowane w ramach środków własnych przekazanych przez gminę i głównie z przeznaczeniem na domy pomocy społecznej, zasiłki celowe, program dożywianie, usługi opiekuńcze, asystent rodziny, kuratela, rodziny zastępcze oraz utrzymanie ośrodka i stanowiły one kwotę w wysokości 783 100. Środki przekazane decyzją wojewody z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego są to środki zwane dotacją i one były przeznaczone na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, świadczenie wychowawcze, świadczenie Dobry Start, usługi specjalistyczne, wynagrodzenie dla opiekuna prawnego, składka na ubezpieczenie zdrowotne, karta dużej rodziny i środki te stanowiły kwotę 10 320 164 zł. Środki, zwane również dotacją, ale na zadania własne, stanowiły kwotę ponad 351 200 zł i one są głównie przeznaczane na zasiłki stałe, okresowe, program posiłek w szkole i w domu, Wspieraj seniora, nowe zadanie, które od października realizujemy, składka na ubezpieczenie zdrowotne oraz utrzymanie ośrodka. W 2020 roku ośrodek objął swoim wsparciem 207 rodzin i wydał 279 decyzji przyznających świadczenia. Aby móc skorzystać z pomocy Ośrodka Pomocy Społecznej, ze środków, jeżeli chodzi o pomoc finansową, to przede wszystkim trzeba spełnić poszczególne warunki i tutaj artykuł 7 ustawy o pomocy społecznej przedstawia katalog 14 powodów, może nie warunków, tylko powodów, dzięki którym można właśnie uzyskać pomoc.
Tutaj mają Państwo właśnie wymienione w moim sprawozdaniu i powiem szczerze, że od już kilku lat nadal na pierwszym miejscu utrzymuje się powód, jakim jest bezrobocie. W dalszym miejscu jest niepełnosprawność, długotrwała choroba, alkoholizm, narkomania, u nas jeszcze nie wystąpiła na szczęście, zdarzenie losowe, klęska żywiołowa, ekologiczna również też nie. Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje osobie lub rodzinie, ale musi ona spełniać kryterium ustawowe, kryterium dochodowe. I tak dla osoby samotnie mieszkającej jest to kwota 701 zł, natomiast dla osoby w rodzinie 528 zł. Kryteria podlegają weryfikacji co 3 lata i dodam właśnie, że rok 2021 jest tym rokiem, kiedy w październiku spodziewamy się weryfikacji tych kryteriów. Ustawa o pomocy społecznej nakłada na gminy obowiązek udzielenia pomocy rodzinom, osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji. I ta pomoc, jak już wspomniałam wcześniej, ma formę pieniężną i niepieniężną, a podstawą do przyznania formy pieniężnej jest przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego na druku wywiadu numer 1 bądź numer 4 i następnie wydanie stosownej odpowiedniej decyzji administracyjnej. Pomocą niepieniężną w ubiegłym roku objęliśmy 52 rodziny. Była to głównie pomoc polegająca na doradztwie i rozmowach, no jak Państwo wiecie, sytuacja, jaka nas dotknęła od marca ubiegłego roku, sprawiła, że były to głównie teleporady. Staraliśmy się pomóc, jak tylko umieliśmy najlepiej. No, wzrost jest znaczący w porównaniu do lat ubiegłych, także pewnie w społeczeństwie no, jakaś obawa o zdrowie, o życie, o zasób środków finansowych no, była na pewno większa właśnie przez pandemię. W 2020 roku zadania zlecone gminie i własne gminy były realizowane w postaci usług specjalistycznych opiekuńczych. To jest zadanie zlecone, finansowane w pełni dotacją i tutaj zadanie to nazywa się specjalistyczne usługi opiekuńcze. Było udzielane 6 dzieciom przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem w systemie pracy 1:1, czyli nauczyciel, uczeń. W ramach zadań własnych gminy zostały udzielone następujące świadczenia, to są zasiłki stałe, wypłacane 17 osobom na kwotę ponad 93 tysiące, okresowe 51 rodzin i kwota 89 440. Powyższe, te przedstawione właśnie przeze mnie zadania, czyli formy pomocy, są finansowane w pełni dotacją. Zasiłki celowe, z tej formy pomocy skorzystało 110 rodzin na kwotę ponad 41 tysięcy. W tym 11 rodzin otrzymało zasiłek specjalny celowy i to jest kwota 6304, gdzie tutaj z przyczyny, jaka występuje w rodzinie, którą nie można nazwać codziennością i jeżeli coś się naprawdę wydarzy poważnego w rodzinie, to możemy przyznać taki zasiłek specjalny celowy i on jest niezależny od dochodu. Usługi opiekuńcze zwykłe, my tak to nazywamy, świadczone były 10 osobom i koszt tych usług wyniósł 76 614. Zrealizowano, tak jak Państwo macie, ponad 2200 godzin i usługi te są świadczone przeważnie i przede wszystkim osobom starszym w podeszłym wieku, schorowanym i niepełnosprawnym. Koszt realizacji rządowego programu posiłek w szkole i w domu wyniósł 119 479 zł, w tym 36 tysięcy to środki własne gminy. Wkład gminy został obniżony z 40 do 30%, czyli skala jest, prawda, 30 do 70%. 70% dotacja, 30% środki własne. W ramach programu zostało objętych 244 osoby. Forma gorącego posiłku skorzystało 135 uczniów. Na tyle uczniów wydaliśmy decyzję, ale tak naprawdę z powodu zamknięcia szkół, to sami Państwo wiecie, że no, posiłki były wydawane rzadko, tylko w tym okresie, prawda, jak dzieci chodziły do szkoły.
Później staraliśmy się te pieniążki przekazać rodzinom, żeby no, mogły kupić, prawda, te środki żywnościowe, części chociaż właśnie z programu Posiłek w Szkole i w Domu. Liczba osób bezdomnych przebywających na terenie gminy Oleszyce to jest jedna osoba, faktycznie bezdomna. Dwie pozostałe przebywają w schronisku dla osób bezdomnych bądź w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. W ramach działań na rzecz osób uzależnionych od alkoholu skierowaliśmy 7 osób do komisji alkoholowej. W ramach programu przeciwdziałania przemocy oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2017-2020 kontynuował swoją działalność 7-osobowy skład zespołu. Odbył 4 posiedzenia, utworzono 7 grup roboczych. Posiedzenia odbywały się zmiennie. W miarę tego, jak te obostrzenia zostały zniesione bądź poluzowane, to spotykaliśmy się w biurze, a w innym przypadku był to kontakt telefoniczny. W ramach rządowego programu Rodzina 500+, objęliśmy wsparciem 1080 dzieci, a koszt zadania wyniósł 6373. Tu Państwo wiecie, że Rodzina 500+, to nieopodatkowane 500 na każde dziecko, niezależnie od dochodu. Nie ma tutaj podstawy do wydania decyzji administracyjnej, jedynie w przypadku odmowy takiego świadczenia bądź pobrania świadczenia nienależnego. Realizując zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, opłacamy koszt pobytu 5 dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych spokrewnionych. Rodziny wielodzietne oraz starsze, które posiadały więcej niż 2 dzieci, mogą skorzystać z takiej usługi. Mają możliwość, może usługi źle powiedziane, mają możliwość dostania u nas karty dużej rodziny. Wydaliśmy 80 takich kart. Myślę, że warto. Widzimy, jak coraz więcej sklepów czy instytucji kultury ma zniżki dla rodzin, które posiadają taką kartę. Współpracujemy z wieloma instytucjami, to jest Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie, Miejsko-Gminna Komisja Alkoholowa, sądy, szkoły. No, nasza praca musi opierać się na współpracy, bo wtedy jest, prawda, większe prawdopodobieństwo i możliwość pomocy rodziny. Od 20 października ubiegłego roku gmina Oleszyce, deklarując udział w programie Wspieraj Seniora, podpisała umowę. Celem tego programu było przede wszystkim zapewnienie usługi wsparcia seniorom, osobom w szczególnej sytuacji, którzy ze względu na panującą pandemię zdecydowali się pozostać w domu. Takie usługi były realizowane 5 rodzinom i osoby te zgłosiły się do nas telefonicznie. Polegało to przede wszystkim na robieniu zakupów. Na robieniu zakupów przede wszystkim. Zdarzało się też zwykłe wyrzucanie śmieci, czy też opłacanie rachunków w banku tym osobom. Jeżeli chodzi o kadrę ośrodka, do marca 2020 roku ośrodek zatrudniał 12 osób, do kwietnia 11, natomiast do końca grudnia 10. Obecnie stan zatrudnienia jest na poziomie grudnia z 2020 roku. Potrzeby w zakresie pomocy społecznej na 2021 rok. Prawidłowa realizacja zadań pomocy społecznej wymaga nie tylko zabezpieczenia w budżecie odpowiednich środków finansowych, ale również zapewnienie odpowiednich zasobów kadrowych, lokalowych, sprzętu, wyposażenia oraz modernizacji. Podstawą do określenia potrzeb jest prowadzony na bieżąco monitoring problemów społecznych występujących na terenie gminy, a także analiza Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w sferze socjalnej, w sferze potrzeb socjalnych. Ustalono następujące potrzeby, a mające istotny wpływ na rozwój funkcjonującego systemu pomocy społecznej w 2021 roku. Utworzenie mieszkań socjalnych dla osób bezdomnych, ale także tych, które przeżywają trudności z różnych powodów. Utworzenie jadłodajni, utworzenie domu pobytu dla seniora,
aktywizowanie społeczności w kwestii opieki nad osobami starszymi, opracowanie diagnozy potrzeb w zakresie utworzenia i zapewnienia miejsc chronionych osobom tego potrzebującym, zwiększenie zatrudnienia o pracownika socjalnego i opiekunkę, dalsze kontynuowanie dobrej współpracy z Radą Miasta, władzami miasta oraz sołtysami. Dziękuję bardzo. Dziękuję to ja bym bardzo. Miała na tyle, jeżeli chodzi o sprawozdanie Dziękuję działalności bardzo, ośrodka. Pani kierownik. Komisja zajmowała się tematem. Czy są jakieś... Dobrze, dziękuję. Czy państwo mają jakieś pytanie dotyczącego tego tematu, który został przedstawiony? Jeśli nie ma, przechodzimy do kolejnego punktu. Sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2020 rok oraz przedstawienie potrzeb związanych z tymi, z realizacją zadań. Panie kierownik, proszę. Tak, oczywiście. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej wprowadza obowiązki sprawozdawcze. Sprawozdanie zostało sporządzone w oparciu o działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleszczycach, do której należy przede wszystkim kompleksowe wspieranie rodziny w wypełnianiu ról opiekuńczo-wychowawczych. Do zadań gminy wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej należy opracowanie 3-letniego gminnego programu, stworzenie możliwości podnoszenia kwalifikacji kadry, stworzenie i rozwój systemu opieki nad dzieckiem, finansowanie pobytu dziecka w tak zwanej pieczy zastępczej. Piecza zastępcza, drodzy państwo, to jest wszędzie tam, gdzie dziecko trafia pod opiekę. To jest zarówno dom dziecka, to jest zarówno rodzina zastępcza, to jest rodzina zawodowa zastępcza. To właśnie, to wszystko jest właśnie zwane pieczą. Finansowanie pobytu tych dzieci, współfinansowanie pobytu dziecka w pieczy. Asystent rodziny zatrudniony w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej podejmuje zadania polegające przede wszystkim na stworzeniu rodzinie, na towarzyszeniu rodzinie i pomocy w pokonywaniu trudności, poprawie funkcjonowania rodziny, zmianie niekorzystnych sytuacji kryzysowych. I należy tutaj podkreślić, że to jest towarzyszenie rodzinie, nie wyręczanie rodziny, lecz towarzyszenie, udzielanie wskazówek, porad, ukierunkowywanie rodziny na to, by móc dobrze funkcjonować. Każda praca z rodziną bowiem wymaga indywidualnego podejścia. Nie da się pracować w oparciu o stworzone schematy czy szablony. Praca asystenta jest procesem długotrwałym, mającym na celu doprowadzenie do istotnych, pozytywnych zmian w tej rodzinie. I tak w 2020 roku asystent pracował z 7 rodzinami, w tym z 5 powyżej 1 roku. Realizując plan pomocy rodzinie, współpracuje asystent rodziny z wieloma instytucjami. Bardzo ścisła też jest współpraca asystenta z pracownikiem socjalnym. Niejednokrotnie, myślę, że w około 60%, wyjście w środowisko, wyjście do rodziny jest w towarzystwie pracownika socjalnego bądź pracownika socjalnego z asystentem rodziny. Asystent jest zobowiązany do sporządzania sprawozdań comiesięcznych, które przedkłada mnie jako kierownikowi i ja też zatwierdzam programy i plany pracy z rodziną. Jeżeli chodzi o potrzeby związane z realizacją tego zadania, czyli zadania z zakresu wspierania rodziny, to przede wszystkim zabezpieczenie środków finansowych na zatrudnienie asystenta, środków własnych, pokrywanie kosztów pobytu dzieci w pieczy zastępczej. Myślę, że tutaj środki są też zabezpieczone w 100%. Na podstawie przeprowadzonej analizy potrzeb rodzin dysfunkcyjnych do rozważenia jest utworzenie placówek wsparcia dziennego oraz poradnictwa specjalistycznego na terenie gminy. Takie poradnictwo specjalistyczne mamy w powiecie, mamy w powiatowym centrum pomocy rodzinie. Jednakże uważam, że stworzenie takiego poradnictwa na miejscu byłoby naprawdę dobrym rozwiązaniem i ułatwieniem.
Do zadań również należy opracowanie gminnego programu wspierania rodziny na terenie miasta i gminy Oleszyce na kolejne 3 lata. Program mieliśmy do ubiegłego roku. Obowiązkiem jest stworzenie 3-letnich programów. W celu osiągnięcia zamierzonych celów konieczna jest dalsza spójna współpraca osób i jednostek na rzecz dzieci i rodziny, bo tylko taka praca zespołowa będzie kompleksowym wsparciem i tylko taka praca, która skupia wiele instytucji, wiele jednostek, może przynieść zamierzone efekty. Dziękuję. Dziękuję bardzo, pani kierownik. Pan przewodniczący komisji. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Dziękuję bardzo pani kierownik za przygotowanie szczegółowego sprawozdania z jednego i drugiego. Myślę, że na komisji, jeżeli były pytania, to były wyjaśnione. Tak. Zostało to wyjaśnione i dziękuję bardzo. Teraz od razu przystąpimy do procedowania projektów uchwał. I przystępujemy do punktu 6. Głosowania nad projektem uchwały nr 214 w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie miasta i gminy na lata 2021-2025. Pani kierownik, tak? Tak. Projekt uchwały nr 214 przez 2021 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie miasta i gminy Oleszyce na lata 2021-2025. Tutaj stosowna podstawa prawna. Rada Miejska w Oleszycach uchwala, co następuje. Przyjmuje się program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Oleszyce na lata 2021-2025, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Oleszyce. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I mam przygotowane tutaj w sumie krótkie, bo na stronę uzasadnienie tego programu, więc pozwolę sobie przedstawić. Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie miasta i gminy Oleszyce na lata 2021-2025 powstał w oparciu o diagnozę środowiska. Założenia programu są zgodne z misją samorządu lokalnego w kwestii rozwiązywania problemów społecznych oraz wpisują się w cele strategiczne działalności ośrodka. Głównym celem niniejszego programu jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy w rodzinie oraz zwiększenie skuteczności systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Cele oraz zadania programu mają charakter profilaktyczny, edukacyjny, pomocowy, informacyjny i wspierający. Program określa działanie ukierunkowane na ochronę ofiar przemocy oraz korygowanie agresywnych zachowań wśród sprawców przemocy. Przemoc jest zjawiskiem występującym powszechnie w naszym społeczeństwie, dotyka osoby, rodziny o różnym statusie społecznym. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie ujmuje przemoc jako jednorazowe lub powtarzające się umyślne działanie lub zaniechanie naruszające prawa lub dobra osobiste, w szczególności narażające te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszające ich godność, nietykalność cielesną oraz wolność. Program określa i definiuje rodzaje przemocy i tutaj możemy wymienić przemoc fizyczną, psychiczną, seksualną, ekonomiczną i zaniedbanie. Drodzy Państwo, zaniedbanie ze strony rodziny też jest formą przemocy. Wyróżniamy również w przemocy 3 jej fazy, które sprawdzają się, powiem, książkowo. I to jest faza narastającego napięcia, faza gwałtownej przemocy oraz faza miodowego miesiąca. Myślę, że Państwu te terminy są dosyć znane, bo o przemocy też, prawda, już słyszymy czy w mediach. Kluczową rolą w walce z przemocą, o czym wspomniano w programie, jest wyeliminowanie również stereotypów.
uwolnienie się od stereotypów utrudnione jest przez przekonania charakterystyczne dla danych środowisk. I to nie chodzi tylko o środowiska wiejskie, ale również no, takie stereotypy panują w środowiskach miejskich, dużych aglomeracjach. Mamy na ten temat publikacje. No teraz jest to prawda ograniczone, ale wcześniej jeździliśmy na szkolenia i panie szkolące przyjeżdżały z Krakowa, z Warszawy i naprawdę te stereotypy jeszcze istnieją. Program określa zasady działania i współdziałania współpracy, a jego głównym celem jest zmniejszenie skali zjawiska przemocy i zwiększenie skuteczności działań oraz pomoc ofiarom i sprawcom. Sprawcy też naprawdę potrzebują pomocy. Dopiero po tym, jak na przykład spotykają się na grupach, uświadamiają sobie, że faktycznie są tymi przemocnikami i że można inaczej. No, nie zawsze się tak zdarza, ale na szczęście się zdarza. Program wymienia także podmioty realizujące działania na rzecz osób, rodzin dotkniętych przemocą. Opisuje procedurę niebieskiej karty. Niebieska karta, o czym też jest punkt w programie, składa się z czterech części: A, B, C i D. Tabelarycznie została też przedstawiona informacja na temat przemocy w rodzinie na terenie gminy Oleszczyce za lata 2018-2020. I tutaj można zauważyć, że zjawisko przemocy w porównaniu do roku 2018 ulega spłaszczeniu. Program podlega monitoringowi i sprawozdawczości. Jak wszystko, papier musi być. Jest finansowane ze środków własnych gminy. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Komisja Polityki Socjalnej. Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania przemocy i ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie miasta i gminy na rok 2020-2025. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Jeśli nie ma, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały nr 214? Proszę o podniesienie ręki i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 14 radnych, 14 było za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. I kolejny projekt uchwały, projekt nr 215. Tak, projekt uchwały nr 215 przez 2021 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 26 lutego 2021 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu wspierania rodziny na terenie miasta i gminy Oleszyce na lata 2021-2023. Stosowna podstawa prawna. Rada Miejska w Oleszycach uchwala, co następuje. Przyjmuje się do realizacji na lata 2021-2023 gminny program wspierania rodziny na terenie miasta i gminy Oleszyce, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Oleszyce. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. I podobnie jak do wcześniejszej uchwały, mam tutaj też uzasadnienie. Dotyczące programu. Gminny program wspierania rodziny w mieście i gminie Oleszyce na lata 2021-2023 został opracowany w oparciu o ustawę o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Jest dokumentem opracowanym w celu udzielania szczegółowej pomocy rodzinie i dziecku. Podmiotem realizującym ten cel na terenie naszej gminy jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, a podejmowane działania koncentrują się nie tylko na dziecku, ale na całej rodzinie. Program wyznacza priorytety i cele do realizacji zadania. Diagnoza dotycząca rodziny w zakresie pełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczej została dokonana w oparciu o dane z Ośrodka Pomocy Społecznej. Wprowadzając niniejszy program, mamy na celu stworzenie optymalnych warunków do wychowywania dzieci w rodzinach biologicznych oraz wsparcie rodzin dysfunkcyjnych w prawidłowym wypełnieniu obowiązków opiekuńczo-wychowawczych.
do realizacji zadania dotyczącego pracy z rodziną od 2015 roku zatrudniamy w naszym ośrodku asystenta rodziny. W 2019 i 2020 roku pracował on z 7 rodzinami i 16 dzieci. Do tego roku asystent pracuje z taką samą liczbą rodzin, tylko proszę nie myśleć, że to od 2015 roku są te same rodziny. Akurat tak się złożyło, że poziom pracy jest z rodzinami jest taki sam, ale te rodziny no, są zmienne, prawda? Udało nam się zakończyć pracę z 3 rodzinami z efektem bardzo dobry. A takim wskaźnikiem, który jest, prawda, jest dla mnie, który jest dobrą informacją, że w rodzinie już jest lepiej, że wyszła na prostą, jest po prostu wniosek pracownika socjalnego poparty przez asystenta rodziny, że możemy tam zakończyć już w tej rodzinie towarzyszenie asystenta. Chociaż powiem, że te rodziny przez okres 3 miesięcy są jeszcze monitorowane. Do realizacji zadania dotyczącego pracy z rodziną było w 2015 roku, zatrudniamy asystenta. Gmina Oleszyce partycypuje w kosztach utrzymania 5 dzieci, które decyzją sądu zostały umieszczone w rodzinach zastępczych spokrewnionych. Jest to kwota miesięczna 1735 zł i stanowi ona 50% kosztów na opiekę i wychowanie za dany miesiąc. Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z wieloma instytucjami działającymi na rzecz dziecka i rodziny. Należy do nich Centrum Usług Wspólnych, Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespół Interdyscyplinarny działający przy naszym ośrodku, placówki oświatowe, służba zdrowia. Oferują one szeroki wachlarz i różnorodne formy pomocy, poradnictwa, ale także tą konkretną pomoc lekarską. Jest to zarówno poradnictwo, jak i właśnie usługi. Instytucje te wspierają i są pomocne w stworzeniu optymalnych warunków do wychowywania dzieci w środowisku rodziny biologicznej. Staramy się wszelką mocą, siłą rodziny utrzymać w rodzinach, przy mamie, tacie, w środowiskach rodziny biologicznej. Nie zawsze się to udaje, ale naprawdę robimy wszystko, żeby te dzieci mogły zostać w skrajnych przypadkach, naprawdę w skrajnych, które zagrażają dobru, życiu dziecka, rodziny te są kierowane do rodzin zastępczych. W tym momencie mamy właśnie rodziny zastępcze spokrewnione. Zdarzało się wcześniej, nie pracowałam jeszcze, dzieci były odwożone do domu dziecka i z relacji moich koleżanek widzę, jaka to była trauma, zarówno dla dziecka, ale również no, dla pracownika socjalnego, który to dziecko do domu dziecka odwoził. Odbiorcami programu są rodziny przeżywające trudności, dzieci i młodzież, którym rodzina nie zapewnia należytej opieki, ale odbiorcami są także przedstawiciele służb, bo tutaj też wyznaczamy kierunki działania w stosunku do rodzin. Program zawiera również przewidywane efekty podjętych działań, wskazuje realizatorów i partnerów programu. Program będzie monitorowany i ewaluowany na bieżąco w zależności od zmieniającej się sytuacji i potrzeb, jakie wystąpią w przyszłości. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo Pani Kierownik za przygotowanie programów i projektów uchwał. W temacie przewodniczący Komisji Tak, Komisja Kultury i Spraw Społecznych zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały w sprawie uchwalenia gminnego programu wspierania rodzin. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Jeśli nie ma, przystępujemy do głosowania. Kto z Pani i Panów Radnych jest za przyjęciem projektu uchwały nr 215? Proszę o podniesienie ręki i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 14 radnych, 14 było za, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 8. Głosowanie nad projektem uchwały 216 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok. Pani skarbnik, proszę. Panie przewodniczący, panie, panowie radni, projekt numer 216 z dnia dzisiejszego w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok
Rada Miejska w Oleszycach uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 44 667 zł z tytułu: część oświatowa subwencji ogólnej 41 817 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych dotyczące składki na ubezpieczenia zdrowotne 250 zł, wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych dotyczące zasiłków stałych 2600 zł. Ustęp drugi. Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 54 667 zł przeznaczonych na nabycie działek w miejscowości Lipina i Futory 15 000 zł, wynagrodzenia osobowe pracowników szkoły podstawowej w Oleszycach 36 817 zł, zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości dotyczące składek na ubezpieczenia zdrowotne 250 zł i zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości dotyczące zasiłków stałych 2600 zł. Ustęp 3 paragrafu pierwszego. Dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 10 000 zł przeznaczonych na nabycie działki w miejscowości Lipina 10 000 zł. Szczegółowe kwoty dochodów i wydatków budżetowych w dostosowaniu do klasyfikacji budżetowej zawiera załącznik nr 1 i 2 do uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie skarbnik. Proszę bardzo o opinię Komisji Budżetowo-Gospodarczej. Projekt uchwały nr 216 został zaopiniowany pozytywnie. Dziękuję bardzo. Czy są pytania? Jeśli nie ma, przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały projekt nr 216? Proszę o podniesienie ręki i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 14 radnych, 14 było za, nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Punkt 9. Głosowanie nad projektem uchwały nr 217. Pani kierownik. Wysoka Rado, panie przewodniczący, projekt nr 217, stosowna uchwała, podstawa prawna w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości położonych w mieście Oleszyce na okres powyżej 3 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. Paragraf 1. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako: a. część działki nr 902 o powierzchni 27 m kwadratowych położonej w Oleszycach przy ulicy Zielonej z przeznaczeniem pod miejsca parkingowe. Podpunkt b. część działki nr 189 o powierzchni 20 m kwadratowych położonej w Oleszycach przy ulicy Rynek przeznaczeniem na cele handlowe. Podpunkt c. część działki nr 378 przez 2 o powierzchni 27 m kwadratowych położonej w Oleszycach przy ulicy Rynek z przeznaczeniem na pomieszczenie gospodarcze. Podpunkt 2. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie wyżej wymienionej nieruchomości na czas 10 lat na rzecz dotychczasowych dzierżawców. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Oleszyce i paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dzięki. Dziękuję, pani kierownik. Komisja Budżetowo-Gospodarcza. Ten projekt został zaopiniowany pozytywnie. Dziękuję. Czy są pytania? Jeżeli nie, przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały projekt nr 217? Proszę o podniesienie ręki i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 14 radnych, 14 było za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Projekt uchwały nr 218. W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Oleszyce Lubomierz. Paragraf 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Oleszyce Lubomierz oznaczonej ewidencyjnie jako
jako działki numer 1134 przez 23 o powierzchni 0226 91 H oraz działki 1134 przez 24 o powierzchni 02198 H, dla której Sąd Rejonowy w Lubaczowie, 4 Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW numer PRL 1L łamane przez 0001-0038 przez 4 stanowiącej własność gminy Oleszyce. Paragraf 2. Wykonanie uchwały zlecić burmistrzowi miasta i gminy Oleszyce. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Komisja Budżetowo-Gospodarcza. Projekt numer 218 został zaopiniowany pozytywnie. Dziękuję. Czy są pytania? Jeśli nie ma, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały projekt numer 218? Proszę o podniesienie ręki i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 14 radnych, 14 było za, nikt nie był przeciw, nikt nie się nie wstrzymał. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Kolejny projekt 219. W sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Stare Sioło. Paragraf 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Stare Sioło, oznaczonej ewidencyjnie jako działki numer 354 przez 2 o powierzchni 01875, dla której Sąd Rejonowy w Lubaczowie, 4 Wydział Ksiąg Wieczystych, prowadzi księgę wieczystą KW numer PR1L łamane przez 00028327 przez 6 stanowiącej własność gminy Oleszyce. Paragraf 2. Wykonanie uchwały zlecić burmistrzowi miasta i gminy Oleszyce. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję bardzo. Komisja Budżetowo-Gospodarcza. Projekt numer 219 również został zaopiniowany pozytywnie. Czy są pytania? Jeśli nie ma, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały projekt 219? Proszę o podniesienie ręki i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 14 radnych, 14 było za, nikt nie był przeciw, nikt się nie wstrzymał. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Projekt 220. W sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu niezabudowanego położone w Łuszkowcach na okres 10 lat. Paragraf 1. Wyraża się zgodę na dzierżawę na okres do 10 lat w trybie przetargowym działek niezabudowanych przeznaczonych na cele rolnicze o numerze ewidencyjnym. W Uszkowce część działki 524 przez 1 o powierzchni 1,40 hektar, 524 przez 1 o powierzchni 2 hektarów, 503 przez 1 o powierzchni 1,90 hektar. Paragraf 2. Wykonanie uchwały powierza się burmistrzowi miasta i gminy Oleszyce. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Dziękuję. Komisja Budżetowo-Gospodarcza. Dziękuję. Czy są pytania? Jeśli nie ma, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały projekt numer 220? Proszę o podniesienie ręki i nacisnąć przycisk. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Głosowało 14 radnych, 13 było za, 1 się wstrzymał, nikt nie był przeciw, uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Skończyliśmy projekty uchwał. Ogłaszam 10-minutową przerwę.
Będzie trzeba dać jak nie tu? Gdzie? Marsia, i z tymi psami spokój już? Z tymi psami z... Ale słuchaj, ty dzwoniłaś też, że to wiesz, to były te mrozy, to wiesz, ten czas ludzie puszczają psy, tak nauczeni. No dzwoniłaś do kogoś tam i później ja ten... No pewnie, że dzwoniłaś. Że ktoś tam się skarżył, no... Marysiu, w imieniu twoim było dzwonione. No widzisz, do Eli chyba szczepi wilk. Na jej telefon, do Eli szczepi wilk na telefon. Marysiu, to było albo początek lutego, albo koniec stycznia. Się mrozu wypuszczali. No. A co, masz psa? I gdzie go trzymasz? Czekasz, aż zdechnie. Znaczy generalnie oni nie chcą, nie? Bo ja rozumiem, wiem tylko, jak już jest taki nieraz stan, że wiesz, że... A ile ma lat? To z tego nic nie będzie. No kwestia tylko, tak, znaczy ja ci coś powiem, generalnie się uspokoiło z psami, wiesz, teraz jest szaleństwo z kotami, wiesz, no z kotami to już tak dzwonili, że to było do... Marysia, siedzą pod samochodem, pani dzwoni mi z Kasztanów, siedzi pod samochodem, może go ktoś, wiesz, tam, no... Wyłączone, czy... Ale coś mi ten mikrofon...
Kończymy przerwę. Co będziesz czytać? Dobra, to czytaj. To też, to jest łatwe do czytania, to proszę cię, to przeczytaj. Koniec przerwy. Kontynuujemy obrady po przerwie. Kolejnym punktem jest informacja burmistrza miasta i gminy Oleszyce z prac w okresie międzysesyjnym. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, Szanowni Państwo. Zacznę od informacji, które są istotne oczywiście, jak wszystkie, które jakimś ostatnim czasem dosyć mocno, że tak powiem, dużo wokół tego tematu się dzieje, bo słyszymy w przestrzeni publicznej, że już pewne sprawy sądowe zostały przegrane i tak dalej. Ja tylko poinformuję Państwa, że 26 stycznia 2021 roku został doręczony pozew do Sądu Okręgowego w Rzeszowie, 6 Wydział Gospodarczy, w sprawie o zapłatę na rzecz firmy Stanpol. W terminie 14 dni od daty doręczenia mamy przedłożyć jakby uzupełnienie. Dlatego też, Szanowni Państwo, kwestia odszkodowania, czy bardziej to tego roszczenia o zapłatę, dopiero rozpoczyna się, bo wiem, już parę osób mnie pytało, czy to już jest przegrane, czy to już jest rozwiązany temat. Nie, to jest dopiero wstęp, początek do tego, co będzie trwało, myślę, że dłuższy czas, bo domniemam, że zwłaszcza bardziej patrząc z perspektywy czasu, jakie mieliśmy rozprawy, to one dosyć długo trwały, bo jedna z rozpraw trwała 7 lat, a choćby dzisiaj nawet w kwestii zadośćuczynienia czy roszczenia tego mieszkania, to już praktycznie jesteśmy na 10 rok, bo idzie praktycznie, od 2011 się rozpoczęło. Szanowni Państwo, także to dopiero rozpoczyna się, na pewno tutaj tylko podałem informację, że mieliśmy 14 dni, ten termin został wydłużony na wniosek naszej kancelarii odnośnie tego, że wszystkie te dokumenty powinny być przedłożone, bo te, które nie będą, mogą już być nieujęte do sprawy, dlatego też kancelaria wystąpiła o wydłużenie terminu i ten termin jest do końca tego miesiąca. Także będę na bieżąco starał się Państwa informować. Powiem tylko o tym, że ja wspominałem w miesiąc temu, wartość przedmiotu sporu to 3 475 868 zł. Także wartość, która była wartością z inwestycji, a wartość teraz przedmiotu sporu, no mocno odbiega od tych realiów. Na pewno tutaj powiem szczerze, bardziej tak informacyjnie, bo to też czasami budzi pewne wątpliwości, bo jak pamiętacie Państwo, składaliśmy zgłoszenie do prokuratury o popełnieniu przestępstwa, przywłaszczenie dokumentacji i tak dalej. Były przesłuchania, było przeszukanie. Policja, po tych czynnościach wszystkich odpisała, że sprawa została umorzona z braku dowodów i tak dalej. Ja tylko dlaczego to mówię, bo najciekawsze jest to, że
będąc w kancelarii ostatnio, przedstawiono nam dokumenty, czy bardziej to, co przyszło w kontekście pozwu do sądu. Wszystko zostało przez pana, przez właściciela firmy Stampol potwierdzone za zgodność z oryginałem. I już to niestety powoduje to, że będziemy pewnie wnosić tam te inne czynności prawne powodujące, jakim cudem, czy jak to, czy z czego to wynika, że firma Stampol potwierdziła wszystkie dokumenty za zgodność z oryginałem, gdzie policja, prokuratura miała te czynności i nie wykazała żadnych oryginałów w posiadaniu pana Polańskiego. Także będzie, na pewno będzie ciekawie. Szanowni Państwo, patrząc na to wszystko, pewnie proces będzie dosyć trudny. Wiem, że tutaj będzie dużo różnych insynuacji, takich rzeczy, że Państwo też będziecie mieli w przestrzeni, tak jak powiedziałem, publicznej, dużo dyskusji będzie. Chcąc, nie chcąc, no na pewno trudna droga z racji i biegłych, i innych rzeczy. Wartość tutaj na pewno budzi dosyć duże wątpliwości, czy bardziej takie zdziwienie, że jednak kwota mocno przewyższa wartość tej inwestycji, którąśmy realizowali. Poinformuję, że na dniach też odbyły się kolejne tam posiedzenie sądu w sprawie odszkodowania i zadośćuczynienia. Tutaj pani Marty, niestety tutaj ten proces będzie też jeszcze pewnie trwał chyba do końca roku. Dlaczego? Bo został powołany biegły, który mniej więcej ma około pół roku na przygotowanie opinii tego operatu określającego wartość tejże nieruchomości. Co będzie dalej? No zobaczymy. Także tylko informacyjnie, że jednak ten proces dalej się wydłuża i to czasami też, jak słyszymy, dlaczego tak długo choćby z tym przedszkolem, to nie wynika z tego, że my po prostu mamy tutaj z naszej strony jakaś opieszałość, tylko no niestety tak to dzisiaj funkcjonuje. Dużo też tych terminów jest dosyć mocno wydłużonych. Szanowni Państwo, też informacyjnie co do drogi powiatowej, bo wiem, że tam pojawiło się takowe pytanie. No niestety dzisiaj jesteśmy może na tym etapie, że jest zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Rzeszowie do Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie na to, że Sąd Wojewódzki jakby nie uznał naszego jakby roszczenia, czy bardziej tutaj tego, co wspominałem Państwu, że były tam błędy w postaci złego adresu do korespondencji. Bo jak Państwo pamiętacie, była też informacja o tym, że rozprawa się odbyła, że gmina Oleszyce przegrała. Tak, wszystko się odbyło, tylko tyle, że myśmy nie byli uczestnikiem procesu. Bo na chwilę obecną potwierdzę to jeszcze raz, że żadna korespondencja do nas nie docierała, przede wszystkim nie do nas, a do pełnomocnika, którym jest kancelaria w Rzeszowie prawna. I chcąc nie chcąc, proces po prostu się nie odbył w postaci tego, żeśmy nie uiścili opłaty, która była tam konieczna. I dlatego też to zażalenie, bo wnieśliśmy zażalenie, niestety Wojewódzki nie uznał tego, choć miałem takie wrażenie, że to będzie normalna formalność i ponownie wrócimy na, jak to powiem tak kolokwialnie, właściwy tor, ale niestety nie. I chcąc nie chcąc, dzisiaj mamy zażalenie do NSA w Warszawie i czekamy na jakąś ostateczną decyzję. Szanowni Państwo, wpłynęło do gminy wniosek o dofinansowanie na zakup pojazdu służbowego typu SUV w wersji nieoznakowanej. Powiatowa Policja w Lubaczowie jakby prosi o współfinansowanie w kwocie 10 tysięcy. Z tego co wiem, to te pisma poszły do wszystkich jednostek samorządu terytorialnego na terenie powiatu lubaczowskiego. Także jakby jest potrzeba zakupu SUV-a nieoznakowanego do wszystkich czynności tych niezbędnych do bezpieczeństwa i w ruchu, i bo chodzi o to też dostępność do tych terenów takich trudnych. No chyba pewnie to nie są Oleszyce, raczej bardziej liczę tutaj inne samorządy, ale jest taki wniosek, także będę, Szanowną Radę, na kolejnych komisjach w miesiącu marcu pytał o to, czy współfinansujemy, czy nie. Szanowni Państwo, poinformuję jeszcze raz, bo już kilkukrotnie informowałem o wnioskach, które składaliśmy do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Powiem o tym jakby w
tej kolejności chyba trzecim naborze, bo w pierwszym naborze uzyskaliśmy te 500 tysięcy, te pół miliona, w drugim nic, to Państwo wiecie. W kolejnym naborze, któryśmy też składali wnioski, ja tylko poinformuję, że zostało złożone wtedy trzy wnioski. Przebudowa kanalizacji burzowej na terenie miasta Oleszyce 900 tysięcy, budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Nowa Grobla 2 miliony i przebudowa i termomodernizacja budynku przychodni zdrowia w Oleszycach 1,5 miliona. Szanowni Państwo, jak mówiłem miesiąc temu, pojawił się kolejny jakby nabór w ramach tego RFIL-u, ale na czy dotyczyło to bardziej miejscowości, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe gospodarstwa rolne. Też złożyliśmy, bo było do 12 lutego, złożyliśmy trzy wnioski. Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Oleszyce i Stare Oleszyce 2 miliony. Modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z drogą dojazdową w miejscowości Oleszyce 2 miliony i rewitalizacja zabytkowego zespołu pałacowo-parkowego w Oleszycach 1 milion. Szanowni Państwo, złożyliśmy też wniosek do funduszu, w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych. Tutaj zaplanowaliśmy w tym roku budowę i modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Starego Sioła. Wartość wnioskowanej kwoty to jest 73 600, całość zadania 92 000. Ja bym miał tak tyle w skrócie. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa ma pytania w tematach poruszanych przez Pana Burmistrza? Dziękuję. Jeśli nie ma, przechodzimy do kolejnego punktu. Sprawy różne. Zanim jednak do spraw różnych, drodzy Państwo, Szanowna Rado, wpłynęła do Rady interpelacja do Pana Burmistrza w zasadzie. Prosimy bardzo od Klubu Radnych Razem dla Oleszyc. Proszę o odczytanie. Burmistrz miasta i gminy Oleszyce za pośrednictwem przewodniczącego Rady Miejskiej w Oleszycach. Interpelacja. Na wniosek mieszkańców miasta i gminy Oleszyce dotycząca upublicznienia numeru telefonu dyżurnego po godzinie 15 w dni poprzednie, soboty, niedziele i święta na okres utrzymania zimowego dróg i chodników gminnych oraz powiatowych. Mieszkańcy miasta i gminy Oleszyce domagają się podania do publicznej wiadomości numeru telefonu dyżurnego w wyżej wymienionej sprawie. W ostatnim czasie zaistniały sytuacje, w których drogi były nieprzejezdne, słabo utrzymane, groziło to różnymi kolizjami, wypadkami drogowymi, zagrażało bezpieczeństwu życia i zdrowia. Prosimy o zajęcie stanowiska w wyżej wymienionej sprawie na prośbę mieszkańców. Podpisali Klub Radnych Razem dla Oleszyc. Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący i drodzy Państwo, wpłynęło jeszcze pismo od mieszkańca Oleszyc. Myślę, że w imieniu grupy mieszkańców i również prosiłbym o odczytanie. Tutaj mogę coś niewyraźnie odczytać, ponieważ pismo jest napisane odręcznie, dość niewyraźnie, ale postaram się. Do Rady Miejskiej w Oleszycach. W imieniu rolników, a także sam jako rolnik przedstawiam szanownej Radzie problemy rolników, których rozwiązanie leży w kompetencji Rady i Gminy. Podstawowym źródłem jest zły stan dróg gruntowych i śródpolnych. Wiele dróg nigdy nie było naprawianych, utwardzanych. Transport płodów rolnych za pomocą samochodów ciężarowych jest uzależniony od pogody. Uprawa na przykład buraków cukrowych może są nieopłacane na polach położonych, może się nie opłacać na polach położonych z dala od drogi, od dróg utwardzonych, podwójny transport. Niektóre drogi gruntowe są nieprzejezdne, droga 2532 zagrodzona przez pana, nie wiem czy mogę użyć tutaj nazwisko, tak, droga prowadząca na tak zwaną kępę przez most na rzece. Przerwa jest w tak złym stanie, że właściciele kombajnami zbożowymi odmawiają wykonania usługi na polach położonych za rzeką. Podjazd i zjazd z mostu jest bardzo stromy. Rowy przy tej drodze są niedrożne. Wyjazd z drogi 2532 na szosę Oleszyce-Lubaczów po opadach deszczu
powoduje zanieczyszczenie szosy błotem spod kół ciągnika, przyczepy i stwarza zagrożenie dla innych użytkowników dróg. Linia ciągła, krawędziowa chyba, na szosie zabrania zatrzymania pojazdu, ewentualnie usunięcie zanieczyszczeń. Także inne drogi śródpolne powinny być utwardzane według jakiegoś planu, harmonogramu lub harmonogramu. Mając powyższe na uwadze, proszę o rozważenie wyżej wymienionego problemu i rozwiązanie go. Podpisał mieszkaniec. Dziękuję bardzo Pani Przewodniczącej. Zgodnie z przepisami interpelacja zostanie przesłana Panu Burmistrzowi oraz umieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej naszej gminy. Natomiast również to pismo zostanie przekazane do Pana Burmistrza, jak i do Komisji Budżetowo-Gospodarczej w celu się zapoznania, ewentualnie udzielenia odpowiedzi na te pisma. Drodzy Państwo, jeszcze wpłynęła petycja, Państwo otrzymali na tablety Stowarzyszenia Jesteśmy u Siebie w sprawie zagrożenia życia i zdrowia ludzi. Zgodnie z tym Rada, zgodnie ze swoimi kompetencjami, przekazuje tą petycję do rozpatrzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji celem przygotowania stanowiska, zapoznania się i przygotowania stanowiska dla Rady. W związku z tym zostanie przekazana do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. To by było na tyle chyba. Czy ktoś z Państwa ma jakieś zapytania w sprawach różnych? Jeśli nie ma, to dziękuję. Jest. Proszę, Pani Radna Chypiak. Ja mam zapytanie odnośnie jak zakończyła się tutaj mieszkanka naszej miejscowości, pani Justyna, występowała na naszej radzie i pytała się o tą drogę sporną tam z gospodarzem. Miała być odpowiedź pana burmistrza. No i chcielibyśmy wiedzieć, jaka jest ta odpowiedź, jak się to zakończyło. Chodzi o drogę tutaj na Kustronia, tą polną. Państwa widzów, jeżeli mogę użyć nazwiska. Co do odpowiedzi, to powiem tak, że z panią akurat bardzo mocno zainteresowaną drogą, czy tym odcinkiem drogi, bo ta droga ma dłuższy odcinek, rozmawiam już kilkukrotnie na ten temat. Bezpośredniej czy takiej formalnej odpowiedzi nie było. Dlaczego? Bo niestety przy rozmowach pojawiają się różne stanowisko, czyli choćby nawet to ostatnie, które przesyłam osobiście mailem, jakby taką interpretację co do możliwości nabycia tejżej drogi. Także pani, która się interesuje żywo tą drogą, jakby dostała ode mnie tą taką, może niepełną wykładnię, bo tutaj niestety jest dosyć duży problem odnośnie tego, kto tak naprawdę ma rację, bo dlaczego? Chodzi głównie o to, że strona tutaj występuje z wnioskiem o to, aby ustanowić tutaj na przykład ograniczenie tonażu czy innych rzeczy przy tych drogach, czyli drogach wewnętrznych oznaczeniem DR, no niestety nie obowiązują przepisy o ruchu drogowym i tak dalej. Kto jest i dlaczego? Nie wiem, naprawdę jest tutaj dużo takich różnych zawiłości, które no bym wolał jednak, żeby one były może inaczej interpretowane, czy bo tak prosiłem tak naprawdę o jakiś konkretny wniosek pani, no tej, która się interesuje tym problemem, czy tą drogą, czy tą kwestią, żeby jednak określić, jaka jest potrzeba, że tak powiem, tutaj tego problemu, czyli czy nabycie, czy zbycie, bo występuję ostatnio z pani z wnioskiem o to, aby nabyć ten odcinek drogi na potrzeby, jakby, czyli znieść jakby z użytku DR na użytek rolny. I w tym momencie jest taka możliwość, bo nie powiem, że nie. I żeby to może w jakiś taki inny sposób rozwiązać. Mieliśmy też wykonaną analizę jakby tutaj ruchu i tak dalej.
Powiem szczerze, że ta analiza, patrząc z punktu widzenia formalnego, też nie dała nam jednoznacznej odpowiedzi. Dlaczego? Bo no nie chcę jakoś tutaj oceniać nikogo, bo to nie moja rola, ale chodzi o to, że z tej analizy jednoznacznie nie wynika, co powinno być zrobione, a nawet niektóre wskazania w tej analizie są moim zdaniem i tutaj prawnika trochę niezgodne, czy trochę niezgodne z przepisami, które obowiązują i chcąc nie chcąc chcieliśmy, że tak powiem, rozwiązać to, jak to mówią, żeby to nie było subiektywne, że i gmina jest stroną w tej sprawie, w sensie subiektywnie podchodzi do stanowiska niektórych osób, bo tak się też słyszy, że bardziej jesteśmy po stronie jednych czy drugich. Dlatego zleciliśmy to firmie obcej, ale patrząc na to, ta analiza niestety nie dała żadnej nam odpowiedzi, czy no, czegoś, co daje rozwiązanie w tej sprawie. Dlatego też odpowiadając pani na maila, myślę, że pani wystąpi z konkretnym wnioskiem o to, co powiedziałem wcześniej, bo tam pojawiła się ta propozycja i tak to wygląda. Na chwilę obecną nie jest to rozwiązane w pewnym sensie, no, które by satysfakcjonowało. Domniemam, że spór ten, który się tu pojawił, będzie skutkiem ubocznym tradycyjnie dla gminy, bo chcąc nie chcąc, załatwiając to nawet po stronie, bo no niestety niektóre osoby twierdzą, że burmistrz może tu wszystko. Nie, ja tu się nie chcę bawić jakiegoś, nie wiem, szeryfa, przepraszam za określenie, ale chodzi o to, żeby tutaj obiektywnie podejść do problemu i rozwiązać go i dla jednej, i dla drugiej strony, no właściwie, bo tak tutaj się troszeczkę sprowadza, że jedni są zgodni, drudzy nie i odwrotnie i w tym momencie pojednanie tego, nie wiem, nie rozwiąże chyba tutaj tematu, bo przejazd ten jest i będzie prawdopodobnie, czy rada będzie chciała zgodzić się na sprzedaż tego, bo jest taka możliwość, to już pewnie będzie w gestii rady, ale na chwilę obecną ten temat jest jeszcze nierozwiązany. Także ja tyle, dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze są pytania? Jeśli nie ma, Wysoka Rado, Szanowni Państwo, zamykam 34. sesję zwyczajną Rady Miejskiej w Olszycach. Dziękuję bardzo.